Cześć! Coś dziwnego stało się Georgie z ustami. Dzisiaj będzie dłuższy odcinek, będę grać dwiema rodzinami całą turę. Wiem, że ostatnie odcinki bywały czasami troszeczkę przykrótkie, ale dzisiaj zaplanowałam sobie dużo czasu na to, zrobiłam sobie prowiant, więc jestem gotowa. Więc będziemy grać u Martinów i u Greenmanów, czyli Georgią i Irysem. Było trochę głosów za tym, znaczy głosów w sensie komentarzy po prostu, i lajków pod tymi komentarzami i odpowiedzi różnych takich. Za tym, żeby była nastoletnia ciąża jakaś w tym pokoleniu. W sensie, że w pokoleniu obecnych nastolatków. I właściwie jedyną osobą, która mogłaby to zrobić, no byłaby Georgia, no bo za bardzo nie ma innej dziewczyny w tym pokoleniu, nie? Bo zepsułam. <grym> tak. Każdy popełnia błędy. I powiem wam, że no zastanawiałam się nad tym przez chwilę, w ogóle zastanawiałam się, jakie mody musiałabym do tego zainstalować. E, jakiś Wild Child czy coś, bo Intimatera to ja już nie tykam, w ogóle nie mam mowy, żebym zainstalowała go ponownie. Więc musiałabym się zapoznać z nowymi, nieznanymi mi do tej pory rzeczami, żeby w ogóle to wykonać. Ale w sumie, jakby, no, nie byłby to jakiś wielki problem. Tylko problemem jest to, że mi to do Georgii nie pasuje po prostu do końca. W sensie, no, może się wydawać, że ona tak trochę nie może się zdecydować między tymi facetami, że tak właśnie ciągle randkuje z kimś, że nawet ze, ze swoim bratem, nieznanym, co prawda, jako brat, ale, no. Jakby też jakoś tam się, powiedzmy, spotkała w takim trochę kontekście. Także w sumie można powiedzieć, że już z trzema chłopakami miała jakiś taki właśnie kontekst lekko romantyczny albo całkowicie romantyczny, więc tak moż, mogłoby się wydawać, że no nadaje się, że jest dobrą kandydatką do tego, żeby zajść w ciążę na nastoletnią, a w dodatku jesteśmy na wsi, więc to się po prostu zdarza. Chyba tam częściej, chociaż ja wiem, czy częściej niż w mieście, no ale no generalnie można sobie tak trochę to dopisać, no nie. Więc jakby rozumiem sam pomysł i sama miałam taki pomysł na początku kwitnących z gór, bo chciałam, żeby Sandra zaszła w nastoletnią ciążę, ale w końcu potem nie wyszło. Ale teraz akurat myślę, że nie. Myślę, że szybciej w tym następnym pokoleniu, jak będzie jakaś dziewczyna albo może z tych młodszych, może któraś z no tam od no nowów. Elena albo y, córka Sandry? Nigdy nie wiadomo, może coś się wydarzy. Um, tak, także Georgi dam spokój w tym temacie. Zwłaszcza, że ona jednak ma zdobywanie wiedzy i tak mam wrażenie, że y, na tyle by jej... Y, jakby zależało na tej edukacji, że nawet by tak do końca się nie pakowała w takie aktywności, które mogą doprowadzić do ciąży, if you know what I mean. Myślę, że zrobimy sobie taki trochę kompromis i no tutaj oni kończą studia jak mają 22 lata, tak? Tak jak w, na, na system Stanów Zjednoczonych. Więc no. Jak zajdzie w w wieku 22 lat, no to nadal jest w sumie dosyć wcześnie. No, to nie jest jakiś taki super wspaniały, dojrzały wiek do tego, żeby mieć dziecko, tak? Według mnie przynajmniej co prawda będzie już po studiach, więc jakby spoko, ale no, jeszcze przed rozwinięciem kariery tak naprawdę, więc możemy sobie właśnie to troszkę tak wypośrodkować. I myślę, że zaraz jak wróci z koledżu, to najpierw zajdzie w ciążę, a później dopiero ewentualnie weźmie jakiś ślub, tak? No i, i tak sobie możemy to zrobić. Nie, nie męczmy dziewczyny biednej, no. <grych> Pomęczmy jakąś inną dziewczynę w przyszłości. O, Kastornowa nie jest przyjacielem rodziny. A, ale właściwie... Aha, bo on z, z tą, z... Jak ona się nazywa? Boże, Cleo <grych> się y, przyjaźnił rzeczywiście. Ja miałam coś wynotowane w ogóle, że ona z Gabe'em miała się chyba zaprzyjaźniać? Coś mi się takiego kojarzy. Gdzie ja mam te kwitnące wzgórza pomarańczowe? Leo plus Gabe równa się friends, mam zapisane, więc. <grywa> chyba o to chodzi. Czy Andrzej to zawsze będzie tego kubę już z pracy przyprowadzał? Nie chcę przyprowadzać jak musi. Eee, Oleander? Okej. Okay. Nie, nie ma jej? No to jaką ona ma relację z tym Gabe'em właściwie? Czy ona ma w ogóle jakąś relację? Czy ona zna Gabe'a w ogóle? Dlaczego ja sobie zapisałam, że oni mają być przyjaciółmi, jak oni. się chyba nawet nie znają? A, bo on jest dziadem teraz, ja szukałam brązowych włosów, no a musiałam, miałam szukać siwych, więc. Jest! Dobra, może do niego zadzwonić kiedyś tam No, no siema, bracie Co tam? O, dowsi po kosmitach, najlepiej Jak sam trochę wygląda jak kosmita w tym stroju I co, przylecili na ziemię? I zrobili wszystkim jajko osadzone? No to w sumie nawet zabawne, muszę przyznać. Tak, w ogóle Andrzej będzie y, już staruchem teraz, ale Kleo jeszcze nie. Kleo będzie miała jeden dzień do bycia staruchem po zakończeniu tej tury, także jest dobrze. Ona chce być. Aha. No nie wiem. Bardziej by mi do niej pasował jakiś naukowiec albo coś takiego. Chociaż ona ma bardzo dużo kreatywności. Ona ma jakieś takie zapędy muzyczne, chyba od mamusi załapała, albo i nie. Znaczy, no, ma jedną kreskę entuzjazmu, więc to jest zawsze coś, nie? Y, no, oczywiście gry, z po prostu nerdzikiem. Kurde, ona normalnie totalnie po tych rodzicach. Znaczy, no, Andrzej teoretycznie nie jest jej ojcem, no, ale no, zakładamy, że jest, tak? Ja już się tak totalnie przyzwyczaiłam do tej myśli, że Andrzej jest jej ojcem, że y, już go tak nazywam ogólnie. Y, jeśli ona go tak uznaje, no to ja też. O, widzę, że jakiś niedobry dowcip tym razem był. No, także, ale trochę bardziej w stronę Andrzeja, jednak, no, bo pięć jednak punktów ma przy grach, a przy tej muzyce tylko jeden, także, ale no, ma dużo tej Kreatywności, faktycznie, bo ona tam dużo chyba na. To już nie, nie zobaczę, bo już dawno nie ma tych mebli od małego dziecka. E, ale chyba dużo na tych dzwonkach tam sobie brzdąkała. Także nie ma w ogóle żadnej logiki. A nie, ma dwa punkty. To też w sumie coś. Przy takiej kreatywności i takiej logice, teoretycznie kreatywność do nauczycielstwa też jest potrzebna. A może nie? Nie, chyba nie jest. To jest w sumie dziwne, bo no w sumie. Przydaje się, ale no, okej. Okay. Um, chyba charyzma, logika i sprzątanie przy nauczycielstwie jest. Musiałabym do gejba zajrzeć, żeby zobaczyć. O, jakie to miłe. No tak, bo oni są w sumie oznaczeni jako rodzina, no nie? Znaczy, w sumie też warto zaznaczyć, że entuzjazm w grach jest bardzo łatwo zdobyć. Nie, bo oni sami z siebie. O, Kuba głodny, idzie do domu. <noise> bo oni sami z siebie po prostu grają na kąpie i to automatycznie się robi, nie? Więc to nie jest nic wielkiego. Pewnie połowa miasta ma entuzjazm w grach, ale to jest takie śmieszne, że, że właśnie ona tak trochę wygląda, jakby w ślady tego Andrzeja szła mocno. Można by było jeszcze coś tutaj pokombinować, ale ja się zastanowię przez te, przez te jeszcze trzy dni, jak będę nimi grać. Ehm, tak, I, i ewentualnie jej coś tam zmienię. W ogóle to ja mam teraz tak, ja teraz mam sim manipulatora w ogóle, jakby jako główną rzecz do tutaj sponowania sobie rzeczy. Mam normalnie inseminator, w sensie mam te obiekty cały czas, tylko że w tej, ta, ta opcja właśnie, żeby respić sobie rzeczy, mi się no, manipulator tutaj podmienił, już inseminatora tutaj nie ma. Ym, więc y, on w ogóle działa dużo lepiej, jeśli chodzi właśnie o aspiracje, bo działa trochę bardziej jak y, kod Testing Cheats, czyli można te aspiracje zmieniać sobie po kolei jakby, nie, że one się nie losują, tylko idą y, według jakiegoś tam y, jakiejś tam listy, nie, więc wtedy dużo łatwiej można sobie wybrać. No i można też Simowi zmienić pragnienie życiowe na takie, które nie pasuje do końca do jego aspiracji, co uważam, że jest genialne. Y, więc y, to tak. Jestem bardzo za. Myślę, że Sim Manipulator wygra jednak i odinstaluje w ogóle tego manipulatora. Mimo, że bardzo przyzwyczajona do niego jestem, więc na razie tak sceptycznie podchodzę jeszcze do odinstalowywania go całkowicie. Um, ale ten Sim Manipulator jest naprawdę bardzo podobny, więc. A jednak jest świeższym modem, jednak jest bardziej wspierany. Ogólnie mam wszystkie trzy te mody takie manipulatorskie, że tak powiem, którymi można zarządzać wieloma rzeczami. Mamy jeszcze Sim Blendera też, także w ogóle wszystkie trzy, jakie istnieją. Także dobrze by było wybrać sobie jeden, no. No nie? Bo po co tyle rzeczy, które mają te same funkcje. Nie mogę z tego, że ona się boi najbardziej, że Leod umrze, a że jej mąż umrze, to tam w dupie, no nie? Podobnie Georgia w sumie, bo tutaj z Irysem ciężko miłość w ogóle super, ale w sumie najbardziej to się boi, że Louis umrze i w ogóle. Okej. Okay. Gdzie ta Allegra? Proszę przychodzić. O, sobota jest, a ona lekcję odrobiła, frajer. Nie no, w sumie tak naprawdę, jak tak z perspektywy czasu patrzę na przeszłość, to stwierdzam, że rzeczywiście odrabianie lekcji w piątek to jest genialny pomysł. A pamiętam, że się kiedyś śmiałam z mojej koleżanki, jak mi to powiedziała, że ta co w ogóle w piątek lekcje odrabia. To jeszcze była koleżanka ze szkoły muzycznej, więc mówiła mi to akurat w piątek, jak wracałyśmy ze szkoły muzycznej. Zawsze w piątek miałam zajęcia do jakiejś tam 19, powiedzmy, i miałam takie boże: ty przychodzisz ze szkoły muzycznej i jeszcze lekcje odrabiasz w domu. <grym>, tak, więc to było dla mnie takie niedorzeczne, ale teraz stwierdzam, że naprawdę. Już lepiej się przemęczyć w, tej, w ten piątek i mieć wolny weekend. W ogóle oni są jeszcze nadal trochę głodni, a tutaj pł płatki już były jedzone, ale no dobrze, to zjedzcie sobie więcej. No, cheesy! Płatki nie tutaj otarałej cheesy! To Toż daj babie sobie popatrzeć na muzykę i taniec na komputerze i potem wyłączyć go i siumyć dupę. Potem widać, że dwójeczka już jest tak nie do końca aktualna, bo wiadomo, że w rzeczywistości to ona by patrzyła sobie na to wszystko na smartfonie. No dobra, no to skoro Georgia taki jest cwaniaczek i odrobiła lekcję y, już sobie w piątek, to niech ona może tego Irysa sobie zaprosi. A, ona już nie ma w ogóle pragnienia, żeby iść do koleżu. Ona jeszcze fizjologii chce się nauczyć. Ja co prawda nadal chyba nie mam fiksa do tej fizjologii, więc jak ona się tego nauczy, to będę musiała y, ją powstrzymywać od aktywności fizycznej wszelkiej, bo nabije 10 punktów w 3 sekundy. Także dopóki nie zainstaluje fixa, to po prostu Georgia ma bana na ćwiczonka jakiekolwiek. Nie żeby robiła to kiedykolwiek sama z siebie, no nie? Chociaż jest szansa, że mogłaby skakać na skakance na przykład sama z siebie, więc trzeba uważać. Ten już do komputera. Już, już no tak. Już będzie gry przeglądał. Aha, ona do pracy poszła na nim kiedy. Puh. Czy ty nie potrzebujesz... Czegoś... O, dużo potrzebujesz do pracy, kreatywności. A widzisz, w grach jest kreatywność też i logika. No, ale to by było dziwne, jakby Georgia też miała pracować w grach. No cóż, zobaczymy. Yy, technika i kreatywność. W sumie jak miałeś trochę mało zabawy, to mogłeś na pianinku sobie pograć. No ale dobra, na razie uczy się w takim razie tej techniki. Ta się zaraz nauczy. Okej, okay. teraz. Yy... O, dobra. Ma już, żeby iść do koleżu, bardzo dobrze. To może zaproś tego Irysa. Zjecie sobie sałatkę, tylko ty i on i sałatka. Jednak jak są razem, to dobrze by było, żeby. No, jakby spotykali się czasem, no nie? <noise> yy, w ogóle oni mogliby też być już w takim normalnym związku stałym, tylko nie wiem, kto yy, będzie o to prosił. Nie wiem, czy. Czy zrobić to od strony Georgii, czy zrobić to od strony Irysa? Myślę, że może jednak Irys powinien to zrobić. Jak nim będę grać. Możemy uznać, że oni teraz już są razem, tak? A u niego dopiero y, to. Rzeczywiście zrobimy. Bo ona jest jednak nieśmiała, a on jest zdecydowanie bardziej śmiały, skoro ma romansowanie, tak? O, właśnie, proszę bardzo. <grych> Więc. Y więc trochę, mimo że on jest romansującym się, więc teoretycznie nie, nie powinien jakby mieć zapędów do takich y, zobowiązań, y, to y, czy on nie miał właściwie pragnienia, żeby mieć stałą sympatię, zresztą myśli o tym, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że Iris chce to zrobić, więc niech tak będzie. No i ona zje sałatkę, zanim on, tak, zanim on w ogóle usiądzie. Pff. Nie no, weź usiądź z nim, no. To po to chyba przyszedł, żebyście porozmawiali trochę o teatrze i sztuce. Armando? A nie, Sanjay Rama z Fami. no tak. No siema. Okej. Okay. O. Ale ty do nas przyszedłeś, czy... Aha, okej. Okay. Ona miała do tego gejba zadzwonić. O, Leander się dodzwonił w końcu do niej. Ale jak na razie ma pełno towarzystwo, więc nie wiem, czy jest sens. No, nie ma do końca. Czy ktoś mógłby zaprosić tego gejba może? Ktoś jakoś lubi go może w tej rodzinie? Nie? Nie, niekoniecznie. A Georgia? Bo Georgia w sumie najbliżej gejba była do tej pory. <grym>, też tylko zero. Okej. Okay. Oho, skrzypce. Pięknie. I ten napiwek oczywiście dla nas pójdzie, no nie? I to też. Podoba mi się, że oni nie wydają w ogóle nic na ten napiwek, ale jak on zbierze ten napiwek, to ta cała kasa pójdzie do nas. Dobra, bo w ogóle nie było żadnego tutaj flirtowania, ani. Znaczy nie, no, flirtowania trochę było, ale nie było całowania żadnego w ogóle, więc może by tak trochę coś tego. Zanim, No, właśnie, pieniądze dla nas. Zanim on y, odłożył te skrzypce, to już jedna interakcja oczywiście y, poszła się. O, słodziaki. I Zośka. Pięknie. Opuszcz. Sędzia się strasznie przejął tą Zośką. Dobra, już jedenasta się zrobiłam. Możesz się pożegnać ze wszystkimi. Panią domu będziesz przez chwilę. I spaciu. Tatuś robi na leśniczki, młoda wszystko sprząta, właściwie już posprzątała i idzie do tam Tamta sobie gra. Ona pewnie do pracy zaraz. I, a nie, dzisiaj mam wolne. To wszyscy mają dzisiaj wolne, no spoko. No to co, niedzielny obiad z kubą? Lubię sobie taką tradycję z tego zrobić, zwłaszcza że w ten weekend jednak nie ma zazwyczaj co robić. Jak wszyscy mają wolne, to już tym bardziej. Więc lubię sobie tak zaprosić kogoś i posiedzieć i coś tam pogadać. Zwłaszcza, że Andrzej ma urodziny dzisiaj, więc tym bardziej można by było to trochę połączyć. Znowu, już któryś raz tak robię. To może by się w ogóle zaprosiło całą rodzinę, znaczy może samych dorosłych, bez nastolatków i dzieciaków, no bo zapraszać Luisa byłoby trochę tak chyba nadal niezręcznie. Także możemy sobie zaprosić Patrychę i Gejba, i wtedy Kleo będzie mogła z tym Gejbem sobie jakoś tam pogadać. I Kubę z Julką, nie? Można by było też zaprosić, i wszyscy sobie tam będą jakoś spędzać czas. A, tylko że on już zeżar, a one cały czas tam przy sprzętach siedzą, jak ja gadałam. A do tego popołudnia, kiedy będziemy ich tam zapraszać, niech ten się pouczy kreatywności. Niech chcę pogra, a co? Będę musiał jakieś ciuchy mu kupić. O, Zander. Siema. Jeśli w ogóle chodzi o, tak mi Zander o, o tym teraz przypomniał i tak teraz o tym pomyślałam, że jeśli chodzi o to zanikanie nazwisk, to w sumie nie musi to być aż taki duży problem, bo jak są takie rzeczy jak name copier i y, simpe i różne rzeczy, którymi można bezpiecznie zmienić nazwisko Sima, y, to mogłabym zrobić równie dobrze dwuczłonowe nazwisko po prostu, tak? Dobra, ona chce y, się nauczyć jakiejś umiejętności i się zastanawiam teraz czego. Może niech pogra w szachy sobie, po prostu. Jakoś tak logika mi pasuje jednak do Georgie. Dobra. I teraz możemy zapraszać ludzi. Skoro w sumie Andrzej teoretycznie powinien zapraszać, to niech on zrobi jakieś hamburgery. Ta się umyła, dobrze. E to niech ona zaprosi tam patrychę i tak dalej. A yy, tamten niech zaprosi sobie tych swoich ludzi. Ona z Kubą też się przyjaźni, więc ona teoretycznie też mogłaby zaprosić jego rodzinę. Ale dobra, najpierw patrycha siwa. Aha! <ścoughs> no, od strony Gejba zaprosić będzie trudno, jak nie mają relacji. Na razie w takim razie Kuba niech będzie, ale też nie mam gwarancji, czy on nie będzie w pracy. Okej. Okay. Chociaż w sumie ta, ta Elena. Oni nie mieli chyba z nią żadnej interakcji do tej pory. Za bardzo, nie? Znaczy tamci chyba ich zapraszali, ale ona tutaj nigdy nie była, więc chyba jednak będzie trzeba ją zaprosić. Luisa nie zaprosimy, ale Elenę zaprosimy. No, Elena jest jednak wnuczką, tak? Więc yy, to jest trochę inna sprawa. No, yy, Luis nie jest niczyim wnukiem, jest tylko po prostu. Dzieckiem przyjaciół rodziny, tak? Więc no jego koniecznie nie musimy zapraszać. Bo jeszcze jest na tyle wcześniej, że ona chwilę posiedzi. Ale no nie wiadomo, czy w ogóle przyjdzie. Także zobaczymy. Aha, młoda przyszła, Julka nie przyszła. No bywa. O, hamburgery akurat podane. Można się iść nażyć. O, Klimek dzwoni. A ten talerz to chyba dla nieznanego gościa czy coś? Psa słyszę. Ale małego chyba. Aho, kwiatki nam psuje. Peper. No i co, w Stręciuchu? Spadaj stąd. Spaduwa. No rozwali, nam i same deski zostaną. No co za pies? Co za psiór. A oni są tutaj zajęci teraz jedzeniem, no nie będę im przerywać. No i rozwalił, no taki mały pies rozwalił takie duże coś. No i jeszcze szczeka na obce baby, no. No nie. No nie wytrzymam. No, i jeszcze się zżuga. No, idź sobie, Boże. Kiedy ktoś skończy jeść i weźmie tego psa stąd? Bo ja po prostu nie mogę już. Weź go, kurde, wyguń. Ma na imię Pepper i jest naprawdę pieprzonym wstręciuchem. No, ale ten teraz w się zamienia. A nie tutaj, żeby go wy wyganiać. Haha! Ha. O, świe świetna, świetna pozycja. Myślę, że będzie na miniaturę. Albo jednak nie, bo miał rękę w tych schodach. No dobra, dorastaj sobie. O, czapka została, dobrze jest. Jezu, jak on inaczej wygląda. Ej, on mi trochę teraz z wyglądu przypomina y, tego pojemnika. No teraz do domu własno, nie! Nie! No, proszę iść sobie. Kurde no, co za pies? Teraz muszę ten, muszę posprzątać po nim, no. Weź, weź to. I weź to. I wszystko. Trzeba kupić nowe kwiatuszki. Teraz weź tego szukaj. No dobra, kwiatów akurat w tej grze nie jest tak dużo. To było to. Chyba. Tylko jakie to były kolory, to ja nie pamiętam. Za nic. Chyba różowe. A tutaj. E N nie wiem, a co pasuje? <laughs> Czarne? Pasuje chyba czarny. Czy one były na pewno różowe? Czy one nie były żółte? Albo takie jasno różowe? Chyba mi się wydaje, że jasno różowe były. Dobra. Boże, jakąś w ogóle kurtkę dziwną założył. A, muszę go teraz ten ubrać. A, jak w ogóle w Sim Manipulatorze wygląda kwestia yy, właśnie tutaj wardrobe, jest chyba coś takiego? Clothing, okej. Okay. A, to tak tutaj wygląda. Ale czy tutaj można kupić? Nie widzę, żeby można było kupić ciuchy. To niedobrze, bo to akurat w Insim To jest rzecz, której ja chyba najwięcej używam bez kitu. Już w ogóle nigdy praktycznie nie jeżdżę żeby kupić ciuchy tylko, tylko zawsze właśnie tutaj kupuję i mam wszystko gdzieś ale właśnie, mówiłam, że Andrzej mi teraz przypomina tego Bernardyna Pojemnika z Zatoki Pokrzyku, tego Carlosa Contendera tamten też miał czapkę ale no generalnie z twarzy też trochę mi go przypomina ja mam jakiś wyjątkowy talent do zapominania natychmiast co oni w ogóle wcześniej nosili E, więc w ogóle ser a już wiem, taką bluzę z tymi te, z kapturem, z tymi takimi wzorkami nie, ja bym był troszeczkę poważniej chyba go ubrała tak na starsze lata może w taką mary... E, nie, dobra, to jest troszkę już przesada ewentualnie taki sweter on jest taki trochę nerdowy, ale wydaje mi się, że chyba Gabe ma jakiś taki podobny tak, nie no, chcę tak samo go ubrać przypadkowo E, jakieś czarne spodnie są, ale one pewnie z tą koszulą będą wyglądały źle, bo to są akurat z konwertu. Chociaż nie, 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 nie jest. Nie jest to jakieś takie zdeformowane. One są oczywiście nie, nie na y, dziada, ale akurat dziady długich spodni nie mają normalnych. Mają tylko jakieś takie o, takie, takie coś. <noise> Więc y, może rzeczywiście te jeansy mu założymy. To tylko te koszulę w takim razie mu kupię. No i może być. No dobra, to jeszcze jeden dzień. A, no i w końcu nie zaprosiłam tych patrychów i innych. Jeszcze jest czas. Jeden hamburger został, żeby mogli się podzielić. Karmić się nawzajem, tak romantycznie. No teraz to Patryśka chyba już wróciła, no. No właśnie. Ten pies mnie rozproszył, przeklęty kundel, kurde. No dobra, przyszli oboje. Tamta sra. A ten się kąpie. To nie jest czas na takie rzeczy. On teraz będzie mógł stowarzyszenie dziadygów założyć. Czy właściwie to założyć, to powinna Stella chyba, ona jest teraz najstarsza. E, naj, najstarszą dziadygą. No w każdym razie, tak, oni mogą się teraz przyjaźnić jako staruchy. <grym>, wszyscy razem. E, dobra, ty sobie... E, aha, bo ty śpisz pewnie. Boże, nie ma... Nie ma tutaj drzemania na kanapie córki Gadać proszę. A, w ogóle ten hamburger to już się zepsuł, okej. Okay. <grywa> Omnumnumnum. <nom> <grywa> A, nie mogę z tych ich dźwięków czasami. No, długo nie pogadasz, bo już strasznie cię zmęczyło to wszystko. To życie. Wieża ciągle zepsuta, uwielbiam to. Nie zamierzam naprawiać. No, co? Ty znowu ten Pepper tu przylasno? Nie dość, że Pepper to jeszcze złodziej. Złodziejka, ta co dzwoni. No, co ten pies tu chce? No i usiadł, seno. Ej, ciekawe, że w sumie y, samochodu nie wzięła. O, ten ma taką samą fryzurę jak Andrzej. No, ale teraz to w miarę grzeczny ten pies chociaż. Nauczył się. Gdzie on tam idzie? Patrzę, co się dzieje tutaj. Dobra, to żeby nie przegapić tutaj walki. No. Mhm. Mm Pięknie. Melisa to po prostu zna już tych wszystkich ludzi. Melisa, Melisa. <grywa> nie. Boże, ta piosenka w sumie już jest stara dosyć. To, to jest takie Despacito 2002 na 1 na 12 roku, chyba. Aha, Georgia się wyspała w ogóle. I co ona ma teraz robić? Czwarty poziom logiki chce zdobyć. No to bardzo proszę. A tam wyje i wyje cały czas. A jej się nie podoba, żeby grać w szachy? No, już cicho tam. Już i o pa! I to jeszcze przed poniedziałkiem akurat ten włamywacz no świetnie po prostu. Dlaczego ta podłoga jest tak brzydko? Jak ja tego nie lubię, jak ta podłoga jest taka ten. Odwrócona w jednym miejscu. Dlaczego nie mogę tego shiftem? Przecież to jest normalnie kompletny pokój. No dobrze, jak nie, to nie. O Jezu, o tyle lepiej to wygląda teraz. Że ja tego wcześniej nie zauważyłam w ogóle, szok. Jak już zauważę, to już, to już zauważę. To już nie mogę odwidzieć. No pieprz się psie! Eee, Przyraz znowu, no. Co, mamy go zaadoptować? Co Zamiast alegry Może go nauczymy dobrych manier? Ta to w sumie dawno na instrumentach nie grała. Już nie ma do końca takiej potrzeby, bo już ma dziesiąty poziom kreatywności. No ten pies to już myśli, że tu mieszka. No do prawdy. u klimki się ciężko tutaj wykruszają już. O, dziadu już się nie przebiera do pracy, bo już nie ma strojów dla niego. <laughs> Jemu też się nie podoba granie w szachy. Co oni mają? Bo są lekko duszni i przecież szachy to jest nudziarstwo, wiadomo. No nie. No ten pies się prosi po prostu. On chce z nami mieszkać. Porozwalał nam wszystko, żeby uwagę zwrócić na siebie. On po prostu potrzebuje pomocy. Dzień dobry. O, mnie podać łapkę. <laughs> Słodziak. O, tylko mała łapeczko. W sumie małego psa jeszcze nie ma nikt w tym mieście. Będzie przychodził i nam rozwalał rzeczy, dopóki go nie, za, nie zaadoptujemy. To jest taki szantaż. To już jest ostatni dzień rozgrywki, więc nie wiem, czy się uda już teraz zaadoptować tego psa. Ale coś się zrobi. Pewnie jak następnym razem odpalę, to też będzie przyłaził cały czas. W przeciwieństwie do alegry, która przyszła raz. No już jest 56. No kurde, jedna interakcja praktycznie, i będzie można go już adoptować. No. Bez kitu. No dobrze, weźmiemy tego psa, nauczymy go dobrych manier. Yes. Dobrze. Jakie on ma tutaj w ogóle wyuczone te rzeczy, bo... Yy, nie jest tak źle w sumie. Tylko trochę może być hałaśliwy ewentualnie. Ale nie, niekoniecznie. Nie, myślę, że on po prostu miał niską potrzebę gryzienia, więc musiał łazić i tam rozwalać rzeczy. Zresztą, no lol, to pies, psy robią różne dziwne rzeczy. Wybaczam mu! Andrzej tam nie lubi w ogóle tego psa, bo to on go przeganiał, ale no, no spoko, może być. No i, no i, no i, no i gryzie, no. Nie, no dobra, musimy mu kupić jakiego gryzaka i jakieś w ogóle rzeczy. Proszę nie rozwalać. On ma do połowy nauczone już nie rozwalanie. Jakąś obróżkę można by było mu kupić, ale to już może następnym razem, um, bo dobrze by było też w ogóle wybrać się gdzieś i kupić jakieś gry dodatkowe, bo oni cały czas mają tylko SSX-a, a tutaj jest taka mocno grająca rodzina. Dobrze by było w końcu mieć więcej. A, tylko tę miskę trzeba napełnić. Już dołki kopię. No nie. No, nie, no ty chyba sobie żartujesz, babo. Ten, zobaczyła, że innego psa zaadoptowaliśmy i teraz przyszła i. A ja! No i rozwala, no i rozwala, no. No tak. Oczywiście Alegra super grzeczna się okazała, a my już wzięliśmy innego psa. No nie. Co my będziemy mieli z tym psem w ogóle tutaj? Za cyrk. Aha, on jest jeszcze w ogóle chyba niechlujny. Ale przyjazny. Zawsze coś. Agresywny w ogóle. Agresywny i niechlujny, i, ale, i leniwy, ale przyjazny i taki średnio inteligentny. Także cieka ciekawa osobowość. Ale ładnie spać na łóżku poszedł. W sensie swoim łóżku, nie Simowym. A zresztą on chyba ma to wyuczone, że nie wchodzi na łóżka. O, tutaj ma. No dobra, tam już zakończyłam. Zrobię sobie teraz chwilkę przerwy, zjem ten swój prowiant, zrobię sobie jakąś herbatę i lecimy z Greenwoodami. Nie, z Greenmenami. Greenwoody to kiedyś tam, nie wiem, jej pytać mnie. Taka pomyłka freudowska. Dobra, zaraz wracam. Kwitące wzgórza 47, część druga. <słyska> Jezu, biedna róża. Toż ona w ogóle, o, już jej się podnosi trochę. Jak spała tyle czasu, to sobie hibernowała. A, znowu zapomniałam o barbnięciu u tamtych. No, tutaj mi się przypomniało dopiero. No, w każdym razie, tak, jak spała, to nie absorbowała tutaj światła słonecznego z lampy. W ogóle Jason ma bokobrody i to wygląda bardzo źle, jak teraz, jak jest Simoroślą. A tu jest taki syf z tymi książkami. W ogóle, dlaczego książka jedna jest w kuchni? Kto te książki tak rozwala? Okej. Okay. A co z tymi brwiami? Może też byśmy się pozbyli, co? Myślę, że tak będzie lepiej. Trochę tak czyściej, gładziej. Z jeszcze jedną piosenką mi się kojarzy Plant a Seed. Money doesn't grow on trees, you can't just plant a seed, you gotta work it out. I'm poppy! Tak, co w sumie jest śmieszne w kontekście Simsów, akurat, że money doesn't grow on trees, like, hello, o, o siema. Akurat w dwójce jeszcze nie jest to takie bardzo oczywiste, no ale w trójce i czwórce, no to mamy rzeczywiście takie drzewo po prostu autentycznie drzewo, nie jakieś takie, jakąś taką popierdółkę w doniczce, tylko normalnie pełnoprawne drzewo, na którym rosną pieniądze. Także no, to w kontekście Simsów to nie ma sensu. Dobra, różyczka. Proszę iść, nie wiem, może tu o. Takie coś porobić sobie, żeby trochę słońce ci ten, bo słońce już wyszło dawno, a ty na pieni nie grasz w domu zamiast się kurde tutaj dosłonecznić. Ten w ogóle podał żarcie? Okej, okay, tylko że on w sumie już do szkoły idzie, ale no dobrze. Jason, weź posprzątaj te książki, bo ja po prostu nie mogę patrzeć na to. Kto w ogóle kładzie książki na podłodze? No. Jeszcze rozumiem tutaj na, na, jakimś, na jakiejś szafce, na jakimś stoliku. No to spoko, jak chce się mieć jakąś książkę pod ręką, ale no na podłodze, jeszcze w kuchni, w ogóle na środku. To jest w ogóle niesamowite, właśnie w przypadku niechlujnych simów. To jest niechlujna czy leniwość? Le, le, leniwość Boże, lenistwo, e, co sprawia, że oni tych książek nie odkładają. Nie jestem pewna w sumie. Ale to jest świetne, że ze względu właśnie na niskie punkty, które z tych cech, yy, oni tak bardzo się upierają, żeby tych książek nie odkładać do półki, że pójdą na trzecie piętro w ogóle domu od tej, tego regału, żeby odłożyć tylko tę książkę gdzieś poza regałem. Nawet jakim to zajmuje w ogóle 30 razy dłużej. Więc jeśli to wynika z lenistwa, to gratuluję. <gratuluję> Udało się rzeczywiście mniej wysiłku cię to kosztuje, żeby iść na trzecie piętro domu. Nadal nie mogę z tego, że ta piosenka jest w Sims 4. Co POPI robi w Sims 4? To ja w ogóle. W sensie, no, ona jest pewnie bardziej popularna trochę w Stanach niż, niż u nas. E, więc powiedzmy, że w miarę rozumiem, ale pamiętam, że byłam w takim szoku, że ta piosenka tam jest. Znowu jakiś bardzo blady pan. Nie podoba mi się to. On nie wygląda na zmarzniętego. On wygląda jak miał zepsutą skórę jakąś. Nie, nie przypominam sobie, żeby on miał takie pragnienia życiowe. Mnie się wydawało, że on miał szczyt kariery poszukiwacza przygód. Może mu się zmieniło jak w Simoro, się zmienił? Czy to jest możliwe? Dziwne strasznie. A ona ma to samo. W sumie to może nawet się udać. Tylko nie wiem, w którym momencie jest yy, złota rocznica. Nie, nie znam się na tych kolorach i tych różnych tam rzeczach. O, taki był plan, żeby trochę mu się... Uuu! Trochę chyba za bardzo <grym> poleciał C. To już jest kiepsko, powiem ci. Więc może jednak wrócimy ci tę pracę domową z dzieciństwa z jakąś małpeczką i banankami. O! A, bo ty ma... Aha, bo ty jeszcze masz jedną zaległą. To ja kurde, to ja ci kazałam tego nie odrabiać? Nie, to chyba przypadkowo jakoś wyszło. To trochę przegięcie by było. To zrobisz wszystkie te prace domowe. Teraz jest piątek, to będziesz przez weekend sobie kto nadrobić. Tak jak Morgan, ostatnio to samo. I później poniedziałkowej pracy po prostu nie odrobisz. A czy ty zdążysz w ogóle jeszcze to. A tak, spokojnie. No, on, on jest w wieku Georgii, więc cztery dni jeszcze tutaj będzie sobie. A, u Georgi miałam jeszcze sprawdzić, jakie ona będzie miała stypendia, zapomniałam o tym. No to już jak będą szli do tego koledżu, no trudno. To najlepiej najwygodniej byłoby z poziomu koleżu ich wysłać, ale. A może zrobię jednak to poza nagrywaniem sprawdzanie tych, tych stypendiów? O, Stara Simoroś cały czas może zrobić y, dzieciaczka. No ciekawe. E, Okej. Okay. A, kurde, Oleander i Szpadel i wszyscy z tego domu zaraz będą dzwonić. To u niej to było, czy to było u Stelli? To było u Stelli, że miała pragnienie właśnie, um, które wskazuje na to, że wie, jaka jest orientacja y, jej dziecka. I właśnie Róża też to teraz ma. Ty odrobiłeś wszystko? Skuba w piątek odrobił wszystko. Trzy prace domowe. Okej. Okay. To jest kurde, specyficzna rodzina. No, te simorośle. Ciągle im trzeba jakieś zajęcie znajdować. Dobra, zrób bardzo romantyczne kanapki na drugie śniadanie. Może najpierw to sprzątnij. I zaproś sobie Georginę. On ma w ogóle pryszcze. Na takiej ciemnej skórze aż tak bardzo tego nie widać, ale no ma. Yy, nie chce. Mhm. Okay. Mamusia wam tutaj przeszkodzi. Dobrze by było... O stokrotce coś gadała, ciekawe. E, no właśnie, bo żeby poznała Georgię tutaj. To teraz tylko Iris musi jeść w tej rodzinie. To on chyba będzie sobie sam gotował. No, co za psiury, no. Cały czas jedzą z tej miski, no. Weź może gorące pocałunki. Nie pamiętam, czy wy mieliście już gorące pocałunki. Chyba nie. No nie. Okej. Okay. No to jazda. Potem ją poproszę, żeby była twoją dziewczyną, mimo że to będzie jako czerwone wspomnienie u ciebie. I nie masz w ogóle już nic tutaj z tym związanego, ale okej. Okay. Mama tam nie patrzy, mama tam pływa. Ale tata właśnie wrócił, ale to wiesz. Pod schodami jesteście, nie widać nic. Okej, okay, widzę, że jest opcja ymm, zapoznania jej z Jasonem, więc zrobimy tak. I potem rzeczywiście ją przedstawtacie jako swoją dziewczynę. Oho, zacięło się. No tak. A w... No i czerwone, no trudno. <laughs> Dzień dobry. Więcej kanapków się nażryjcie. Skończone kanapki będą i spoko. Okej, okay. to jeszcze dwa dni. O, będę ich tak sadzać, żeby mogli. W... No teraz już za długo w słońcu nie posiedzieli, ale żeby mogli sobie w słońcu posiedzieć i też sobie pogadać i żeby im to trochę ich to jakoś zajęło w ogóle to drzewo że ja dopiero ostatnio zauważyłam to to jest naprawdę szok ono tutaj stoi kurde na samym, na samym środku w ogóle ja bardzo lubię to drzewo stawiam je często i dopiero ostatnio zauważyłam że z niego nie spadają liście i bo ja zawsze myślałam, że to jest liściaste drzewo, a ono jest zdecydowanie iglaste, zresztą to widać jak się zbliży. No, może ta tekstura nie jest jakaś, nie, nie jest jakimś szczytem grafiki, ale, no, ale widać, nie? Bo to jest y, Cyprys. Cyprys też by się nadawał, albo Cyprian jako imię dla tutaj kogoś z tej rodziny. No nie? Cypress można by było kogoś nazwać i to brzmi całkiem spoko jako imię. Ja ogólnie, jak widać, zamierzam spełnić mu to pragnienie, żeby mieć dwie miłości, ale na razie nie ma za bardzo z kim. No jest Georgia News. Boże, Georgia Pff. Ginger Newson. Georgia to jest ta mała. I to jest w zasadzie jedyna nastolatka, jaką on zna, ale wolałabym jakoś się nie spoufalać z tymi rodzinami z, ze skrzyni. Zwłaszcza, że w sumie ona nie ma telefonu przez to, że jest w skrzyni, więc nawet nie ma jak. Musiałabym kombinować modami, żeby ją tu wezwać. Więc myślę, że nie ma za bardzo y, to sensu. Także wolałabym, żeby jakąś NPC-kę po prostu poznał. Ewentualnie na studiach może się. Bo myślę, że on chyba będzie szedł na studia. Już tak mam jakoś zakorzenione hehe, y, w głowie, że, że on będzie jednak szedł na te studia. Także. Y, bo oni mają hajs i w ogóle, więc w sumie czemu nie? Jako, że Stokrotka nie miała nigdy no, możliwości pójść na studia, bo nie była nigdy nastolatką, to yy, chociaż yy, on będzie mógł, jedno ich dziecko będzie mogło. No i Róża prawdopodobnie też nie miała okazji pójść na studia, no bo jak. Także może zrobimy tak, że on się będzie jakoś totalnie krył z jakimiś romansami na studiach, tam przed Georgią. Nauczył się kolejnego punktu techniki i tak poczuł się bardzo już technicznym człowiekiem, że chce Kibel naprawić. Bardzo ambitnie. Dobrze. Jestem za. On już ma 9 punktów. Właśnie prowadzę mu tę technikę. Jak, jak nie ma zupełnie co robić, nie ma żadnych innych pragnień, to e, po prostu podbijam mu tę technikę, żeby mu e, się spełniło to, żeby zmaksymalizować sobie e, jakąś umiejętność. O, to już, już szósta. <grych> Dobrze. Iris taki samodzielny się robi teraz. Sam sobie śniadanie przygotowuje i w ogóle, wow. W sumie ona też ma 9 punktów. Ona to ma w ogóle sporo tych umiejętności, tylko logiki ma mało, ale to w sumie głównie dlatego, że oni nie mają szachów. Tak to pewnie by w wolnej chwili sobie szachowała i byłoby inaczej. W ogóle tak się zastanawiam. Ona idzie do pracy. Ona to w ogóle ma jakoś. Aha, no, bo ona w nocy pracuje praktycznie. Um, czyli ma czas teraz w ciągu dnia. Bo tak się zastanawiam. Czy może nie zadzwonić do klubu ogrodnika, nie zadbać o wszystkie te rośliny, żeby miały bardzo fajne tutaj statystyki, że tak powiem, bo simorośle to akurat no, są doskonałymi tutaj kandydatami do dbania o ogród, mogą to robić praktycznie cały dzień. Także gadanie z roślinami daje im y, ten, y, czułość, czy jak to tam się w polskiej wersji nazywa. Chodzenie po dworze daje im słońce, tylko tyle, że woda co i raz może im spać to tylko szybko prysznic albo do basenu i, y, no, i można kontynuować, nie? Dobra, Jason, ty sobie właśnie weź się z prysznicu i trochę i pogadaj z tą jabłonką, tak jest. Ona tutaj innymi rzeczami się zajmie i zadzwonimy do tego klubu ogrodnika, bo jestem ciekawa, czy będziecie w stanie dostać studnię. Studnia, by tutaj całkiem nieźle pasowała, a można jakieś tam życzenia, nie życzenia, Znaczy, no myślę, że bardziej tak dla ozdoby po prostu te studnie byśmy sobie wzięli, żeby była i żeby oni byli w tym klubie ogrodnika, bo to do nich po prostu pasuje. No dobra, wszystkie są takie w miarę zielone na razie, tylko ta jabłonka jeszcze tak średnio. Tutaj wszystko jest poprzycinane, mam nadzieję. A, jeszcze tutaj są kwiatki w ogóle rozwalone nigdy, nigdy nie zostały podlane, chyba, w swoim życiu. W swojej marnej egzystencji. Nigdy ich, ich nikt nigdy ich nie podlał. O, tak chciałam powiedzieć. Yy, więc no dobra, w takim razie niech ona je. Bo ona już głupie rzeczy jakieś robi. Yy, niech ona je tutaj skompostuje. Aha, bo one są takie pół na pół w ogóle, więc. Okej. Okay. Yy, I postawimy w miejscu ich krzaczki. Bo ja nie będę pamiętać o tych roślinach. Więc ja proponuję po prostu krzaczki takie tutaj położyć, tylko może w innym kolorze. Może białe. Bo chociaż nie, te białe są takie sztampowe, strasznie. A może w ogóle coś innego? Może jakieś takie kwiatuszki? O, takie różowe na przykład. I fajnie. Tutaj jest trochę dekoracji, jest tam jakiś basen. Nie wiem, czy będzie się liczył do tego, ale ładnie tutaj zadbane roślinki. I tak dalej, więc prawdopodobnie tej babce, znaczy tym ludziom ogólnie z tego klubu, się to będzie nawet podobać. Ale może Jason niech zadzwoni. Chociaż nie, to ona powinna należeć, tak? Należeć, należeć do tego klubu. Nie, nie wiem, czy. Czy to. Nie, to chyba tylko ona ma. Będzie miała wspomnienie jakby o tym i tylko ona będzie chyba oznaczona jako członek tego klubu, nie? A tu się coś w ogóle zepsuło. Zraszać tutaj cały czas. Pryska, ale w sumie to nie pryska. Troszkę się, troszkę się zaciął, troszkę się zawiesił. A to ta Katie McGo jest dyrektorką tego klubu. No dobra. Zobaczymy, co powiedzą. Ona jest inspektorką? Okej. Okay. A bo ja kurde, ja w niedzielę chciałam zaprosić Stokrotkę i Oleandra, jak on jeszcze mieszka tam z nimi to żeby całą tę rodzinkę zaprosić razem ze szpadlem, bo oni tutaj wyzwaniają do nas, już tam znaczy właściwie chyba smsy bardziej wysyłają, że, że tutaj przyjaźń, już coś nie tego. W sumie to ci z tego klubu ogrodnika nam specjalnie nie przeszkadzają w tym, żeby kogoś zaprosić. No dobra, wszystkich. Iris z Morganem będzie mógł sobie trochę pogadać, on w ogóle gra na pianinie jak szalony i w ogóle nie dba o swoje potrzeby, siema. O, kibel strasznie brudny. Dobra, jak on tutaj jest taki gotujący ostatnio, to niech on może... Zero punktów gotowania, ale nieważne. Gotujący jest jak coś, no nie? To niech on zrobi tutaj makaron z serem dla wszystkich gości. Mimo, że dwie simorośle przyjdą, które w sumie nie muszą jeść, ale no. Ale przyjdzie dwóch simów też. O, właśnie, siema. Wszyscy przyszli. O, ten gościu też jest od tego. Znaczy, no to raczej wydaje mi się, że po prostu losowe NPC przychodzą to badać, wszystko. O nie, chwaścior. Chwaścior. Nie może chwaściora być. Już, nie ma, nic nie było. O, nawet nie spalił, jak miło. Okej, okay, excellent job. Aha, toś mówią, że można by było powiększyć. I jeszcze by chcieli więcej dekoracji. No nie. Mamy studnie, czy nie mamy studni? Oto jest pytanie. Ja tu nie widzę. Tu też nie widzę. O, bo, o boże, ona ma pełno w ogóle zebranych rzeczy. Dobrze by było do lodówki to. Włożyć, ale może akurat nie. a może akurat nie but. Bo tak, bo ryby wszystkie. To jest wszystko to, co ona złowiła, będąc u stokrotki. Tak. No ale w każdym razie studni nie widzę. Ja wychodzę z założenia, że te studnie jest naprawdę cholernie trudno zdobyć. Więc yy, znaczy, zawsze można ich wezwać jeszcze raz, nie? I wtedy mogą dać Ci studnie, także to nie jest tak, że na war never. Gdzie on to jeszcze podał? Bo. Aha, oni tam jedzą sobie też, no dobra. To w sumie nie trzeba było nawet. Yy, ten, a czekaj. Ja wezmę ci to, tam zaniosę. <laughs> Tutaj na podłodze żeby z nimi zjadł, tylko pewnie już zdążą zjeść, zanim tam pójdziesz. No nie do końca, ale prawie. On też ma pełno w ogóle upraw jeszcze i Tort! Oczywiście tort. A ona ma mądre mleko, które w sumie Iris mógłby wziąć. Kiedyś mu się pewnie przyda. Boże tyle klikania. A, on się już nie uczy tego. tej techniki. On już się nauczył wszystkiego. Nie zauważyłam nawet kiedy. A tam naprawiał różne rzeczy, więc pewnie mu podskoczyło. No to fajnie. To jest bardzo szczęśliwy w końcu. On z tym szczęściem to miał tak różnie. No teraz róża widzę, że ma taki dosyć niski ten pasek, ale niedługo Oleander będzie się hajtał, więc yy, jest oznaczony jako jej członek rodziny, także to jej się spełni. O. O! Irisowi podskoczyła ocena, to dobrze, ale zaprosił Luisa wziął ze sobą swojego kuzyna i jednocześnie trochę rywala. Znaczy w sumie to bardziej Iris jest konkurencją dla Luisa, ale no okej. Okay. Niech tak będzie. Jakby nie patrzeć to jest nie tak daleka rodzina dla niego, no nie? Po prostu brat cioteczny. No dobra, to tej pracy domowej gdziekolwiek. A, boże, zakamuflowała się. No też go na biurku tego nie położył, tylko na podłodze. No dobrze, to położymy tam i tego już nie będzie odrabiał. Spróbuj porozmawiać z tym Luisem. Zobaczymy, czy wy się dogadujecie o matematyce. O, to go bardzo interesuje. O poznawaniu ludzi. To z kolei Irysa bardzo interesuje. O. O. A teraz nagle już nie? O, tak, stykajcie się twarzami, świetnie. Wydaje mi się, że. Y Louis może po prostu być zrzędliwy i dlatego takie, taką ma niezbyt uprzejmą gestykulację. A zresztą on wygląda na trochę wściekłego na tego Irysa. <głos》> nie wiem w sumie tak naprawdę, na, na kogo rzeczywiście jest wściekły. Może ma jakiś taki ukryty. Aha. Może ma jakiś taki ukryty ten. Yy, o, oznacznik, że nie lubi Irysa, bo mu zabrał dziewczynę, czy coś? O, gadanie o pogodzie. Czy to jest dowcip? A, dowcip o pogodzie. I o czasie. A, no już jest czas, żebym wyszedł, ale pada deszcz i więc założyłem sukienkę? Ha. Bardzo abstrakcyjny humor mają ci Simowie. No, szpadel! Przecież byłeś u nas wczoraj, no. Ale rzeczywiście, róża akurat z nim nie rozmawiała. Dobra, wiesz, zadzwoń do tego dziada już niech tam nie narzeka. E, cześć! A po coś ty tu przylazła? Z tak daleka. Jeszcze oczywiście poparzona. A może Jason ją z pracy przyprowadził? Możliwe. Skoro ona jego przyprowadza, no to dlaczego nie on ją? Okej, okay, no to póki pamiętam, niech Irys chociaż sprawdzi, czy on ma jakieś yy, jakiś stypendium. Na pewno nie yy, za oceny, ale może za kreatywność coś dostanie. No tak, rzeczywiście, za. Nie wiem dlaczego visual arts. Znaczy wiem dlaczego po prostu za kreatywność zawsze jest visual arts, sztuki wizualne, mimo że jedyne co on robił kreatywnego to granie na pianinie, więc gdzie sztuka wizualna, gdzie pianino, ale no okej. Okay. Przyjmiemy tak czy siak. Aha, i zepsuł komputer, świetnie. No to może czas na kupienie nowego? Już jakiś czas temu im kupowałam nowy, no ale komputer trzeba wymieniać co parę lat niestety, no tak jest, więc yy, mieli siostrunię, to może im weźmiemy takiego, o, albo tego gamingowego takiego, o, no. <ścoughs> Chociaż w sumie do nich by mi bardziej jednak ten Mac pasował, bo oni, oni nie są martinami i nie używają komputera do yy, gier jakoś bardzo. U Martinów można by było rzeczywiście też wymienić im te siostrunie na, na ten taki gamingowy komputer. No i wychodzi na to, że oni się w sumie nawet lubią. Nie, on jest wściekły na włamywaczkę po prostu. Jak połowa tego miasta. Wsi. O nie! Ivy już jest bardzo blisko końca swoich dni. Umierające zwierzaki to jest najgorsze. No i żadnej NPC-owej dziewczyny nie poznał w szkole już teraz. Więc rzeczywiście trzeba będzie kombinować na studiach. O! Okej. Okay. Tylko teraz, jak mu to zablokuje. W sumie to prawdopodobnie i tak mu się zrobi. A to nie jest aż tak częste u romansujących simów, więc to jest zdecydowanie bardziej naturalne dla niego. Także to pewnie mu się jeszcze pojawi. Myślę, że nawet na pewno. A to może niekoniecznie, także to zablokujemy teraz. A no w sumie tak nie do końca zdążył z tą pracą nomową. Znaczy tak naprawdę jest idealnie, no bo B ma y, na koniec szkoły, czyli taką właśnie ocenę taką nawet-nawet, y, nie genialną, ale nie słabą. Y, I tak właśnie miało być, także z taką oceną skończy szkołę. Ona chce naprawić ten stary komputer, a tutaj już jest nowy. No właśnie dopiero co powiedziałam, że oni nie używają komputera do gier. No tak. Okej, okay, tego psa trzeba umyć. Ale na razie niech sobie śmierdzi, bo to będzie tyle na dzisiaj. No, chciałam takie ładne ujęcie aportowania zrobić na koniec i przestali. No dobrze, będzie roślinny dziad czytający książkę. Mam nadzieję, że długość tego odcinka Was zadowoliła. Teraz chyba dogram turę do końca u tej rodziny nowa, a potem tych nastolatków będę już wysyłać na studia i będzie pewnie cała jedna wielka drama tam się działa. <gry> Znaczy, postaram się, żeby nie było aż tak. Nie mam jakiejś aspiracji, żeby tam jakieś ciężkie akcje były. Ale no, tym Irysem rzeczywiście gdzieś tam będzie trzeba trochę w ukryciu pewne rzeczy robić. Także to będzie dosyć ciekawe. Sami dajcie znać też, co sądzicie o Georgie, W sensie, y, jaką w końcu te aspiracje jej dać. W sensie to pragnienie życiowe. Y, bo y, no, jednak ta kreatywność dosyć wysoko rozwinięta i troszeczkę logika y, nas tutaj kieruje w różne miejsca w sumie. I nie mam jeszcze jakiegoś takiego bardzo klarownego pomysłu, więc dajcie znać, jakie macie skojarzenia z Georgią, kim ona mogłaby być w przyszłości. No i to tyle. Jak zwykle. Dziękuję, że za ogniję za współczesnego. Dziękuję do że ciężar cię, nie zmuszałam. I widzimy się w następnym pa!